Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich czytelników i widzów portal.pl. Z nami dzisiaj Paweł Rodziewicz, kandydat na prezydenta Elbląga. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Paweł Rodziewicz startuje z własnego komitetu, który jest połączony razem z Stowarzyszeniem Nowy Elbląg. Z tego co ja wiem, Stowarzyszenie Nowy Elbląg powstało jakiś czas temu i zostało założone przez radnego Bogusława Dołwińskiego, radnego, który początkowo był radnym Platformy Obywatelskiej, potem stał się radnym niezależnym, krytykował władzę koalicji w Radzie Miejskiej. No i przed wyborami okazało się, że to stowarzyszenie, które założył, przekazał swoim następcom i ci następcy właśnie okazało się, że utworzyli komitet z panem. Jak to się stało, jak do tego doszło? Stowarzyszenie, które założył Bogusław Dołwiński, w tym momencie jest prowadzone przez Artura Pytnińskiego, można powiedzieć takiego następcę we władzach tego stowarzyszenia. My z Arturem poznaliśmy się stosunkowo niedawno i połączyła nas wizja nowego Elbląga. Ta wizja kiełkowała u nas, można powiedzieć, niezależnie i równolegle od siebie. Niemniej była bardzo podobna. Miałem okazję spotkać się z panem Dołwińskim i porozmawiać na temat tej mojej wizji nowego Elbląga. Okazało się, że mamy bardzo, bardzo podobny sposób postrzegania wielu spraw, głównie funkcjonowania samorządu. Pan jest członkiem tego stowarzyszenia? Należy pan do władz? Nie należę ani do władz, ani nie jestem członkiem tego stowarzyszenia. To stowarzyszenie użyczyło nazwy komitetowi, a komitet jest komitetem obywatelskim. Łączy was też to, że jako jedyny komitet tak naprawdę macie minimalną liczbę kandydatów na radnych, którą można obsadzić, czyli 5 w danym okręgu. Czy to oznacza, że nie mieliście więcej chętnych, żeby te 7 miejsc obsadzić w Radzie Miejskiej? Dlaczego tylko 5? Powiedziałbym tak, że stawiamy na jakość, nie na ilość. Ludzie, którzy znaleźli się na naszych listach, to nie są ludzie przypadkowi. To są ludzie, których ja miałem okazję znać od strony ich działalności. Zaproponowałem im udział w tym przedsięwzięciu, jakim są wybory samorządowe, właśnie z racji ich zaangażowania, z racji dorobku, który już mają na swoim koncie, tak? Ponieważ w większości są to osoby, które aktywnie, bardzo aktywnie działają na gruncie elbląskiej kultury, sportu, edukacji. Myślę, że nie ma tam ludzi z przypadku. I wiele osób, do których zgłaszałem się z zapytaniem, czy chcieliby wziąć udział w tym naszym projekcie, pomimo tego, że podzielali tą wizję, którą im przedstawiałem, niestety nie byli w stanie fizycznie pogodzić tej swojej działalności społecznej z dodatkowymi obowiązkami, jakie nakłada prowadzenie kampanii wyborczej. Także tak, chciałbym w swoim komitecie mieć więcej osób. Miałem nawet takie osoby na oku, zgłaszałem się do nich. Niestety nie były w stanie zasilić naszych list ze względu na ilość obowiązków, które na nich ciążyły. A ci, którzy są, to są nazwiska, jakie przyjrzałem na listach, to tak naprawdę jedyną osobą, która ma doświadczenie w samorządzie, jest radną obecną, pani Monika Dwojakowska. Pozostałe osoby, z tego co ja się orientuję, proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeśli się mylę, nie miały do czynienia z pracą w samorządzie. Jak chcecie w takim razie, jeśli udałoby wam się wywalczyć mandaty, tym samorządem współkierować, współdecydować, skoro tego doświadczenia samorządowego nie ma? Do tej naszej wspólnej wizji nowego Elbląga udało nam się przekonać kilku radnych, których poparcie udało nam się uzyskać. Wśród nich jest Monika Dwojakowska, która znalazła się na naszej liście w okręgu 4. Natomiast bardzo nam zależało na tym, żeby jak najwięcej ludzi spoza tego kręgu
znalazło się na naszych listach i mogło decydować o przyszłości naszego miasta. To nie są ludzie, którzy nie znają się na funkcjonowaniu samorządu. Część z nich miało okazję kiedyś pracować w urzędzie miejskim, część z nich współpracowało bądź nadal współpracuje z urzędem w ramach realizacji różnych projektów. Proszę mi wierzyć, że to są osoby, które znają się na funkcjonowaniu samorządu i nie są zadowolone z tego, w jaki sposób on funkcjonował dotychczas. Pan też nie ma doświadczenia w zarządzaniu. Jakby funkcja rzecznika miejskiego, miejskiego rzecznika praw konsumentów czy prawnika, to jest taka praca, powiedziałbym, indywidualna, chociaż z różnymi instytucjami, z którymi trzeba współpracować. Jak w takim razie chce pan przekonać mieszkańców do tego, że mimo braku tego doświadczenia w zarządzaniu tak dużą instytucją, da pan radę? Panie redaktorze, 5 lat pracowałem w Urzędzie Miejskim, pełniąc funkcję rzecznika. To jest funkcja bezpośrednio podległa pod prezydenta. Miałem okazję przez te 5 lat dobrze przyjrzeć się funkcjonowaniu naszego Urzędu Miejskiego i całego samorządu. Myślę, że te obserwacje pozwolą mi na to, aby wiele rzeczy, wiele schematów funkcjonowania poprawić, ponieważ dostrzegłem wiele nieprawidłowości w zakresie zarządzania samym urzędem. Mówię tutaj o traktowaniu pracowników urzędu. Myślę, że wiele sporów na linii pan prezydent oraz pracownicy obecni bądź byli pracownicy nie miałoby miejsca, gdyby byli traktowani w sposób normalny. Dobrze, a jak pan chce w takim razie zarządzać urzędem, gdyby pan wygrał, jaki jest pana pomysł na zarządzanie tak dużą liczbą pracowników w samym urzędzie, to jest około 400 osób? W pierwszej kolejności, ja tych ludzi znam, ja ich spotykam na co dzień na korytarzach, wiem, jaka jest struktura urzędu i być może troszkę bym samą strukturę departamentów przemodelował. Na pewno w samej strukturze departamentów umieściłbym Departament Kultury, którego obecnie brakuje. Więc jeżeli chodzi o zarządzanie, no to chciałbym cały czas mieć kontakt z moimi pracownikami. Chciałbym przywrócić zwyczaj regularnych, cotygodniowych odpraw z dyrektorami, na których moglibyśmy podnosić wszystkie ważne, bieżące kwestie, ale chciałbym również tych dyrektorów poszczególnych departamentów, którzy mają kontakt z ludźmi, zaprosić poza urząd. Jest też jeden z naszych punktów programu, mianowicie regularne spotkania z mieszkańcami. Gdyby pan wygrał wybory, to jakie byłyby pana 3 pierwsze decyzje, najważniejsze takie według pana? Przede wszystkim naszym planem jest powołanie rad dzielnic. To akurat jest kwestia, która musi zostać podniesiona na Radzie Miasta. Natomiast jako prezydent chciałbym tutaj zainicjować szereg procesów, które mają związek z zarządem właścicielskim nad spółkami miejskimi. Mamy do czynienia z ogromnym brakiem transparentności w funkcjonowaniu tych spółek miejskich. Aby móc cokolwiek poprawić, tak, w kwestii komunikacji, w kwestii ciepła, musimy przeprowadzić audyty tych spółek. To jest jedna decyzja, czyli spółki? Myślę, że to akurat będzie więcej decyzji. Druga to jest, są rady dzielnic, trzecia? Powołanie Departamentu Kultury. Jest pan rzecznikiem, miejskim rzecznikiem praw konsumenta, jak pan wspomniał, od 5 lat, ale też pan jako podwładny prezydenta obecnego
wdał się w spór prawny ze swoim pracodawcą. Sprawy wylądowały w prokuraturze, w sądach. Na jakim etapie są te postępowania w tej chwili? Prokuratura w Działdowie, do której skierowano sprawę dotyczącą utrudnienia kandydowania oraz naruszenia praw pracowniczych przez pracodawcę, zostały umorzone. Zaskarżyłem to umorzenie i sprawa jest obecnie na etapie postępowania sądowego w sprawie mojego zaskarżenia decyzji prokuratury o umorzeniu. Ale pan prezydent też podał do prokuratury w sprawie dotyczącej groźb, tak przynajmniej to sformułował w prokuraturze. Nic nie wiem na temat samego postępowania. Nie byłem w tej sprawie ani przesłuchiwany, ani żadne czynności z moim udziałem nie były prowadzone. A kwestia waszego sporu sądowego cywilnego dotyczącego zarzutów mobbingu, bo tak to pan sformułował w sądzie pracy? Ostatnie pisma, jakie do mnie docierały, to wyłączenia się poszczególnych sędziów. Także w dalszym ciągu sprawa jeszcze nie ruszyła. Proszę mi powiedzieć, dlaczego z innymi współkandydatami, kontrkandydatami wystąpił pan z takim oświadczeniem, które od którego niedawno było głośno, w sprawie hejtu w kampanii wyborczej? To oświadczenie było w swojej treści dosyć enigmatyczne. Panowie zarzucaliście i obecnemu prezydentowi Witoldowi Wróblewskiemu i kandydatowi na prezydenta z ramienia koalicji Michałowi Mistanowi ich zapleczu politycznemu hejt w kampanii wyborczej. Proszę mi wyjaśnić, skąd decyzja o tym, żeby razem z innymi kandydatami takie oświadczenie wystosować? Znaczy, nie był tam sformułowany zarzut hejtu, tak? Apelowaliśmy o to, aby kampania była prowadzona w sposób uczciwy, fair play, bez angażowania, znaczy bez stosowania takich hejterskich zagrywek. Od samego początku deklarowałem, że nasza kampania będzie kampanią pozytywną. Bardzo chciałem, żeby tak było. Bardzo chciałem merytorycznej rozmowy na temat przyszłości Elbląga. Nie atakowaliśmy żadnego z naszych kontrkandydatów. Natomiast te działania podejmowane przez pana Lewandowskiego, które nie ograniczają się wyłącznie do tej ulotki sporządzonej i dystrybuowanej przez niego, w której zawartych jest szereg oskarżeń wobec pana Śliwki i Rembelskiego, to tylko część jego zachowań, ponieważ do tej pory szkalował w komentarzach pod artykułami między innymi państwa redakcji wszystkich kontrkandydatów, a wychwalał pana Wróblewskiego i pana Missana. Na tej podstawie panowie stwierdziliście, że to jest jakby akcja jakaś zaplecza politycznego, oddolna, stąd to oświadczenie? Tak, wszyscy doszliśmy do tego samego wniosku, że te działania są inspirowane właśnie przez pana Wróblewskiego i pana Missana. Czuje się pan hejtowany w kampanii wyborczej? Staram się nie zwracać na to uwagi. Natomiast tak, jak pojawiają się tego typu komentarze ze strony pana Lewandowskiego, to moi znajomi przesyłają mi screeny takich komentarzy. No, nawet nie chce mi się do tych komentarzy odnosić. Czyli nie będzie pan występował w trybie wyborczym? Ten pan, o którym pan mówi, był nawet zgłoszony do rejestracji jako kandydat na radnego. Nie wiem, to bardzo przykre, że jeden z komitetów zdecydował się na to, aby wystawić na swoich listach pana Lewandowskiego. Moim zdaniem nie jest to człowiek, który
powinien zasiadać w Radzie Miasta. On akurat zrezygnował z kandydowania, też po nieporozumieniach we własnym komitecie, ale rozumiem, że nie zamierza pan kierować żadnych pozwów do sądu w tych sprawach, komentarzy na pana temat. Nie mam zamiaru spierać się z panem Lewandowskim w żadnej kwestii. Wróćmy do programu pana i naszego i Nowego Elbląga. Ja ten program sobie przejrzałem, liczy około 10 stron, jest podzielony na pewne kategorie i każda z tych kategorii zawiera od myślników wymienione pewne kwestie, które byście chcieli państwo wprowadzić w życie. Oczywiście nie mamy tyle czasu, żeby omawiać krok po kroku państwa program wyborczy, ale zauważyłem, że to są takie hasła, że jakby proszę mi powiedzieć też, bo mam wrażenie, że za tymi hasłami kryje się tylko postulat, nic więcej, że nie ma tych szczegółów dotyczących poszczególnych rozwiązań. Panie redaktorze, proszę mi wierzyć, że program ten tworzyliśmy dość długo i każdy z tych naszych punktów jest głęboko przemyślany, głęboko przedyskutowany. Zresztą jako pierwszy komitet przedstawiliśmy i szerzej omówiliśmy nasz program wyborczy. Jeżeli ma pan jakieś pytania, to ja chętnie rozwinę każdy z tych punktów. Mówiliśmy o spółkach, mówiliśmy o kwestii związanej z radami dzielnic, mówiliśmy o kulturze, ale kwestii na przykład edukacji, jakbyśmy mogli poświęcić pewien fragment. Jaki jest wasz pomysł na to, żeby na przykład baza szkolnictwa w naszym mieście się poprawiła, aby też była głośna sprawa też mieszkańców, którzy od wielu lat zabiegają na przykład o budowę boiska przy szkole numer 23 przy ulicy Słonecznej. Była tam nawet inicjatywa uchwałodawcza w tej sprawie, którą Rada Miejska jednym głosem odrzuciła w głosowaniu na forum Rady. Jak pan się na tę sprawę zapatruje? Wspólnie z Moniką Dwojakowską, która tutaj mocno jest zaangażowana w sprawy szkolnictwa w naszym komitecie, jesteśmy zdania, że to boisko powinno powstać. Tak samo jak powinny być w budżecie miasta zabezpieczone środki, które będą służyły remontowi poszczególnych szkół, które najbardziej tego potrzebują. Niektóre z nich są w opłakanym stanie. Mówię tutaj nie tylko o elewacjach, tak, ale też o przeciekających dachach. Więc takie remonty, które już dosyć długo czekają na realizację, powinny zostać zrealizowane jak najszybciej. Skąd na to wziąć pieniądze? Bo kołdra jak zwykle jest krótka. Może po prostu nie wydawać tych pieniędzy na inwestycje typu mini-tężnie, albo inne, które tak na dobrą sprawę nie służą większości mieszkańców. Akurat tężnia to była z budżetu obywatelskiego. Fakt, że zgłoszona, nie, przepraszam, z budżetu miasta, zgłoszona przez Radnych Platformy, tak, ma pan rację, to się poprawiam. Chciałem zapytać też o Rady Dzielnic. Jak to miałoby wyglądać? Czy rzeczywiście byliby radni, którzy byliby radnymi społecznymi, czy to byliby radni, którzy by otrzymywali jakieś wynagrodzenie za zasiadanie w tych radach. Jak to sobie wyobrażacie? W wielu miastach oczywiście takie rady dzielnic działają, ale w każdym jest troszeczkę inny system. Jak mogłoby być w Elblągu? To jest pomysł, który dotyka istoty tego naszego ruchu, ponieważ naszym głównym założeniem jest rozbudzenie aktywności społecznej. Czyli de facto wrócenie do korzeni samorządności. Chcielibyśmy, żeby obywatele Elbląga jak najwięcej spraw brali w swoje ręce. Żeby wytworzyć u nich taką sprawczość, żeby poczuli współodpowiedzialność za rządzenie naszym miastem. Rady dzielnic, które funkcjonują już, jak pan napomknął, w wielu różnych miastach, polegają na delegowaniu pewnych uprawnień Rady Miasta na rzecz rad poszczególnych dzielnic. Kształt tej rady może też być różny. Myślę, że tutaj poddamy to szerszej dyskusji. Natomiast w naszym zamyśle mieliby to być radni społeczni, którzy by decydowali o sprawach najważniejszych dla poszczególnych dzielnic. Ja wiem, że
Elbląg jeszcze nie jest podzielony na dzielnice i nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, jakbyśmy chcieli Elblążan dzielić w jakikolwiek sposób, wręcz przeciwnie. Chcielibyśmy ich połączyć w tej wspólnej pracy na rzecz Elbląga, natomiast w pierwszej kolejności trzeba będzie rozdzielić obszary na poszczególne dzielnice. Do tej pory taki podział, który stosujemy na przykład przy podziale środków na wykorzystanie budżetu obywatelskiego, tak, jest oparty o okręgi wyborcze. Natomiast i tutaj też chcielibyśmy dokonać kilku zmian w zakresie podziału tych obszarów. Natomiast to będzie pierwsze wyzwanie przy tworzeniu rad dzielnic, stworzenie tych dzielnic, na które ile podzielimy mogłoby być, ile ich mogłoby być, biorąc pod uwagę Elbląg? 6-7. Mhm. Ale mówię, jest to kwestia, którą należałoby poddać dyskusji. Jak przekonać ludzi do tego, żeby się zaangażowali, skoro to mają być radni społeczni? Co oni z tego, no brutalnie mówiąc, będą mieli? Naszą ideą jest to, aby budzić to zaangażowanie społeczne. Będziemy podejmować szereg kroków w celu budowania tej świadomości obywatelskiej, w celu budowania tej tożsamości lokalnej. Wszystkie te procesy, mam nadzieję, będą się ze sobą wiązać i w efekcie doprowadzą do tego, że mieszkańcy Elbląga zaczną się angażować w życie naszego miasta. A jakimi sprawami mogłyby się rady dzielnic zajmować? Tak naprawdę? Tymi podstawowymi. To są takie bieżące sprawy, te, o których tak na dobrą sprawę sami mieszkańcy, o których wiedzą najlepiej, czyli na przykład dziury w drodze, czyli na przykład wiaty przystankowe, wiaty śmietnikowe. Takie najprostsze rzeczy, które wymagają natychmiastowej reakcji. Takie, które czekają bardzo długo na to, aż Rada Miasta się nimi zajmie. Czyli Rada Dzielnic dysponowałaby jakimś budżetem na swoje pomysły? Tak, Rada Dzielnic posiadałaby wyodrębniony budżet i tym budżetem mogłaby dysponować na wydatki bieżące. Dziękuję bardzo za rozmowę w takim razie. Ja również bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Paweł Rodziewicz, kandydat na prezydenta Elbląga ze swojego komitetu z połączonymi siłami Stowarzyszenia Nowy Elbląg. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia.